Szanowni Państwo, zakończyliśmy głosowania. Teraz mamy pierwsze czytania projektów. Zmiana uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie budżetu Miasta Krakowa na 2013 rok oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012. Zmniejszenia planów dochodów, przychodów i wydatków, zwiększenie planów dochodów, wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach 600, 700, 710, 801, 853, 854 i 921. Projekt prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 1299, pierwsze czytanie. Bardzo proszę, referuje pani dyrektor Okarmus. Przypominam, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała druk. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 517 427 zł. Jest to w zadaniu modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztofory, głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w związku z ustaleniem ostatecznego montażu finansowego do umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Kolejna zmiana, zwiększenie planu dochodów i wydatków 40. Szanowni Państwo, ja chciałem tylko przypomnieć Państwu, że świnka stoi. Dzisiaj nie była skonsumowana, więc uważajcie. Następna zmiana dotyczy zmniejszenia planu przychodów oraz zwiększenia planu dochodów w związku z realizacją projektu unijnego. Kolejna zmiana, zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych i zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty dróg, kwota 430 tysięcy. Kolejna zmiana dotyczy przeniesień w projekcie, w planie dochodów 23 300 w projekcie program operacyjny Kapitał Ludzki. Kolejne zmiany, przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących na kwotę 127 815 zł. I pozostałe zmiany, zmiany zgodnie z załącznikiem numer 5 w planie dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych. Dziękuję. Ja, Szanowni Państwo, patrzę, kogo tu ukażę teraz, bo dyskusja idzie niesamowita. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ustęp 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzania autopoprawek na 18 czerwiec 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzania poprawek na 20 czerwiec 2013 roku, godzina 15.